A dziś w licytacjach w ciemno. Asus. A jaki to będzie Asus? Zaraz zobaczycie. Znowu to zrobiłem, czyli wylicytowałem coś w ciemno. Zobaczmy, co to jest. Fakturka. No, pianek było mało. Zobaczymy. Tak się prezentuje. Spód ładny, nieporysowany bardzo, delikatnie. I góra. Góra aluminiowa, ładna. Do czyszczenia oczywiście. Zobaczmy do środka. Wow. No powiem Wam, jak na używany sprzęt. Tak się prezentuje właśnie. Matryca ładna, oczywiście troszkę do czyszczenia. Tutaj nawet nie ma co czyścić, touchpada ewentualnie. I na początku mogę zdradzić, i7, siódma generacja, i GTX 960M. I zobaczymy, jak to sobie działa. Porty, port ładowania USB HDMI, USB typ C. Z tyłu jest brak portów i z drugiej strony port słuchawkowy, czytnik kart i dwa USB typu A. No i wszystko. No i klawiatura jest podświetlana. Zobaczmy. Na chwilę obecną brak reakcji. O, i ciekawostka. Laptop jest cały aluminiowy. A na dodatek śrubki. To nie są zwykłe śrubki. Pierwszy raz się z takim czymś stykam. Są to jakieś torksy małe. Ładnie, Asus, ładnie. Konstrukcja jest taka solidne, naprawdę. Czuć w ręku, że trzymamy coś wartościowego. A laptop jest z roku 2016. Także dzisiaj test z roku 2016. Zobaczymy, co ten laptop potrafi. No, model ciekawy, nie? Jest to Republic of Gamers. To jest model UX501V. Niby na stronie wyświetla się jako ZenBook, ale tutaj nie ma oznaczeń. Głośniki Bang & Olufsen i zobaczymy. Trzeba poszukać podwarki. Przyszła paczuszka, a w paczce wentylator. Ciężko go było dostać w Polsce. Jak był, to był mega drogi. Kupiony gdzieś. Nie wiem, gdzieś w Chinach chyba. Także szybka wymiana wentylatora. Niestety. W Asusie UX501V wentylator od karty graficznej stoi. Śrubki już mam rozkręcone. Czekają tylko na ten wentylator. Fajna aluminiowa pokrywa. A więc cóż, odpinamy baterię. Widać mały problem, widzicie, na tej kości RAMu. Tu jest jeszcze oryginalne termożel. Od nowości źle stykał, także nie wiem, dlaczego tak się stało. Wszystkie inne kości były fajnie chłodzone, a ta jedna coś słabo, także dodamy jej troszeczkę termożelu. Thank you.
pierwsze uruchomienie z nowym wentylatorem. Zaraz zobaczymy. I voilà. Działa pięknie, teraz tylko testy. Ale zanim przejdziemy do testów, pokażę Wam platformę testową, czyli i7 Skylake 6700HQ, 16 GB RAM, DDR4 i oczywiście GTX 960M z partii najnowszym sterownikiem graficznym ze strony producenta. Podsumowując, laptop Asus UX501V został zaprezentowany w 2016 roku. Dostał topowy procesor i7-6700, kartę graficzną GTX 960 i wlutowane 8 GB RAM-u. Do tego mamy do dyspozycji jeszcze jeden slot pamięci, a wisienką na torcie jest, jakby nie było, matryca 17,3 cala 4K. Naprawdę fajna matryca, w tamtych czasach sztosik, rzadkość i no nie wiem co jeszcze powiedzieć. No niestety Furmark pokazał, że karta graficzna grzeje się do 84 stopni i drastycznie zjeżdża zegarami w dół. Układ chłodzenia powiedzmy, że daje radę, ale mogłoby to być troszkę lepiej. Jest problem jak w niektórych laptopach, zobaczcie. Chłodzenie wychodzi na matrycę i niestety to ciepłe powietrze, zanim ucieknie, uderza w matrycę i całość tutaj się dość mocno nagrzewa, bo niestety te podzespoły są dość mocne jak na takiego laptopa. Nie ma dramatu, jak widzieliście w testach. Furmark pokazał 84 stopnie, ale procesor już sam sobie się tak nie grzeje i w Cinebenchach bardzo ładnie wypada. Laptop jest na dodatek bardzo solidnie wykonany. Jest z jednego kawałka aluminium. I tak jak mówiłem na początku, jak trzyma się go w ręku, nic tu nie trzeszczy, nic tu się nie dzieje. Jest to naprawdę wykonanie. Nie tak jak Republic of Gamers,
ale można powiedzieć, że nawet może i lepsze. Jest to jedna tafla. Tutaj mamy do czynienia z naprawdę dużym laptopem. Tak jak i tym, tak jak i tym. Też solidnym, ale ten jest cieniutki. I powiem Wam, no taki fajny. Można sobie go wziąć pod pachę i śmigać. Jeżeli chodzi o samogranie na nim, daje sobie fajnie radę. Można by było jeszcze dopracować ten układ chłodzenia, żeby nie dmuchał w tę matrycę i być może osiągnęlibyśmy lepsze rezultaty. A poza tym widzieliście, jak się kupuje właśnie na internecie części zamienne. Czekamy miesiąc na ten wentylator. Po podłączeniu tak się cieszyłem, w ten dzień go nie testowałem, bo to już było późno. Zrobiłem testy na drugi dzień. No i niestety klatkowanie. 85 stopni łapał momentalnie, zegary zjeżdżały drastycznie. Na początku nie wiedziałem, myślałem, że być może to taki model. Rozebrałem go jeszcze raz, włączyłem go otwartego. Nie nagrałem tego, bo to było takie szukanie po macku. Patrzę, wentylator nie działa. I z początku myślałem, pierwszy wentylator oryginalny był zatarty, w ogóle się nie kręcił. Drugi nowy to miał być wentylator. Widzieliście te luty, zresztą zobaczcie, jak to wyglądało. To nie były moje luty, taki przyszedł. Z paczki go po prostu wyciągłem, wrzuciłem do laptopa. 100 zł taki wentylator z Chin. W Polsce od 200 chyba 50 do 500 ceny, więc dlatego szukałem coś taniej. Myślałem, że to będzie lepiej, ale nie zawsze właśnie chińskie to lepsze. Pamiętajcie o tym. Ale gdy przylutowałem, założyłem, zobaczyłem, że to się wszystko kręci, zaczęło się chłodzić i było już w miarę stabilnie. Zresztą widzieliście, jak było. Co Wam będę mówił. Jeżeli chcecie więcej takich materiałów, a przyszło do mnie trochę sprzętu, G751, G751, dwa w różnych wersjach, jednego już miałem na testach, ale to jest teraz nowy, zobaczymy, czy będziemy kręcić w nim film. I G701, ten to już jest w ogóle potęga. Niestety z nim były przygody. Pisało, że zalany. W komentarzu możecie pisać, czy chcecie zobaczyć GTX 970, GTX 980 czy GTX 1080, tak? Właśnie takie karty posiadają te laptopy. I to jest taka trochę zapowiedź. Jak materiał się Wam podoba, dajcie lajka, subskrypcję oczywiście, dzwoneczek i widzimy się w następnych częściach. Do następnego. Cześć! Coś jeszcze chciałem dodać? O tym laptopie, że jest 4K. Licencję mamy. Wyposażyłem go w 16 GB, zresztą to wszystko widać. Bateria śmiga, nie testowałem ile trzyma. Fajna perełka, powiem Wam. Fajna się trafiła perełka, jestem zadowolony. Do pracy, nauki, no i nawet do gier.